Cześć! Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek. A dzisiaj takie typowo, bo z bagażnika. Z bagażnika i z nami jesteśmy już po zakupach. Bagażnik jest dlatego, że będziemy do bagażnika zapakowywać tutaj zestaw. Z tego zestawu troszeczkę wam pokażę, bo... Ja byłem w bagażnym, w zestawie? Jesteś w zestawie dołączony jako ten, który będzie pakował bagażowy taki. Bagażnik. Z tego zestawu trochę przejdzie na... znowu nie ma ostrości. Na przepis, pewien przepis na roladę szpinakową. Także oglądajcie, znowu wam coś fajnego pokażę. A Marek mi tu rąbie po prostu... Tak. Co do torby? Ładujemy was do torby. Ale i jedziemy. Brudna ta torba. Ale no do takiej brudnej torby widzów zapakowałeś? Ty masz takie brudne torby. No i zaczynamy haul zakupowy. Tym razem taki haul nietypowy. No to Marek, pakujemy. Przegląd, szybki przegląd. Marek, tak. Więc tak, ostrości brak jak zwykle, o, mleko, śmietana, papryczka, szpinak mrożony, jajka, ser, tu już Michaśka wzięła, nie wiem co to jest, rukola, bo Michaśka lubi sałatkę, rukola, masło, serki, ogórek, o właśnie, i gdzie Marek się zatrzymał, na jakim dziale? Nie, to Marzenka wybrała, słuchajcie, Marek, to Marzenka wybrała, kłamiesz. Nie kłamie. Marek zatrzymał się na dziale oczywiście jakim? Słodycze. Nie, nieprawda, to Marzenka wzięła. Ja, o, ale Marek, czemu ja ty to tak wziąłem. Nie. Żarcik. Ja wziąłem, proszę, cebulkę ładną. Tak. I ja wziąłem wszystko. O, i czosnek wziąłem, proszę, piękny czosnek. Dobra, już zrobiłeś hol zakupowy? Już zrobiłem. No, jaki szybki? Ej, chodź, bo mi się szpinak rozmrozi. Kupiłaś mrożony szpinak, wiesz, sobie powiedziała Magda Gessler. Że tego się w życiu nie kupuje. Dobrze, szanuję Magdy Gessler, ma zawsze rację, ale tym razem muszę użyć. O, jaka ładna miniaturka była. Takie zdjęcie ci zrobię. Nie, dobra, idziemy, Marek. Proszę. Zakupy zrobione, jesteśmy już w domu i zabieram się za rolatkę szpinakową. Pychota. Wiecie, ją robię też zawsze, kiedy właśnie mamy jakieś imprezy domowe znowu. Podobnie jak terinę z poprzedniego vloga i no podaję ją wtedy na zimną płytę tak zwaną. Tam gdzieś w tle słyszycie odgłosy różne. To jest, to są odgłosy pochodzące z czego? Przygotowanej właśnie sałatki. Moja sałatka się nazywa sałatka z kolorowymi sznurkami. Także autorska sałatka z przepisu Michasi. Także ją sobie tam robi w tle, a ja tutaj zajęłam tę część kuchni. No i pierwsza rzecz, rozmraża mi się już szpinak. Ja wzięłam mrożony, można wziąć taki liściasty, szpinak świeży. No i tak samo go przyrządzić, rozmrażam go na patelni. Patelnia Oliwila, to jest ta z tą powłoką olejową. Także no... Nie powinno się nic tutaj przypalić. Do tego zaraz dodam dwa ząbki czosnku. No i oczywiście się tak rozmrozi. Przyprawię solą, pieprzem. Co po kolei później widzicie składniki. Potrzebuję 4 jajka, gałkę muszkatołową, łosoś wędzony. Ten akurat kupiłam w Aldiku. 100 gram. Zobaczę, jak to tam mi wyjdzie. Może użyję troszeczkę jeszcze ciut z drugiej paczki. Serek. Może być almendry naturalny, ale czekajcie, właśnie w Aldiku był tylko łaciaty. Tak, jeden serek powinien wystarczyć, 15 tego. Ale ja zawsze, wiecie, że tak powiem, trochę też robię to na oko. Jak potrzebuję, to jeszcze dobieram sobie z następnego. Oczywiście przyprawy podstawowe, sól i pieprz. Do tego przecież jest czosnek, gałka. W tle słyszycie ekspres do kawy, bo Marek stwierdził, że tak, przyszła mu ochota na kawę, więc tu łosoś, szpinak, tu kawa i jedziemy. Ubite białko. Przestudzone, już wam pokażę. Przestudzona masa szpinaczkowa. No i zabieramy się zaraz do działania. Ale zanim pokażę wam resztę masy rolady szpinaczkowej, to zobaczcie to.
to jest sałatka misi. Michasia, zdradź nam tutaj recepturę, co? Więc tak, śmietana, trochę jeden ząbek czosnku, marchewka, ogórek, papryka czerwona i szynka. Szynka. I śmietana. Ale ja tutaj widzę taki ogórek zielony, jest taki... I rukola. Ale to tutaj, czekajcie, zobaczcie jak Michasia ładnie pokryła, zrobiła z tego takie makarony. Bo są tak. Takie filetowe. To jest taka marchewkowy makaron, nie? No. Jak lubicie takie sałatki, dajcie łapkę w górę. I jest tu rukola, ja ją też lubię. No to co? Dzisiaj mamy pyszną i zdrową kolację. No i rolada. A rolada będzie na jutro, bo ona dzisiaj jeszcze nie będzie gotowa. To robię dalej. No Michasia, świetny przepis. Słuchajcie, ja sobie jeszcze przyniosłam mąkę, zaraz ją wykorzystam. I do tej masy szpinakowej dodaję takie roztrzepane żółtka. No. No i teraz dodaję łyżkę mąki do tego, żeby nam powstał taki, wiecie, ala biszkopcik szpinakowy. No łyżka, no może, o, jeszcze taką ociupinkę. Tak. No i do tego teraz na koniec, jak już sobie wymieszam, dodaję ubite na sztywno białka. Już w tle, że tak powiem, piekarnik się grzeje, nagrzewam go do 175 stopni, więc wow! Teraz sobie to wymieszam fajnie. Do 175 stopni i mniej więcej tak około 20 minut. I gotowy placek. Taki biszkoptowy. Słuchajcie, przykładam teraz na lnianą ściereczkę. Robię to w ten sposób. Do góry nogami i delikatnie odklejam papier do pieczenia. No i czekam, aż się wystudzi. Piękne wyszło. A ja w tym czasie, jak będzie studziło się ciasto, przygotuję sobie masę serową. Zaraz Wam ją pokażę. W misce mam dwa serki łaciate. Dałam 150 gram, a jeden według przepisu około 250, ja daję, dałam dwa, tych 300 gram, no myślę, że akurat pokryję moją roladę. Do tego trzy łyżeczki krzanu tartego, ze słoiczka już to zrobiłam, może nie powiedziałam o nim na początku, ale to teraz Wam mówię, żeby sobie dać, no on daje taki smaczek, oczywiście jak ktoś lubi. No i przystępujemy do dzieła. I kolejny hol zakupowy. Pokażę Wam kilka produktów, rzeczy, które kupiłam w różnych miejscach. Właśnie przyszłam i już rozpakowałam. Byłam też trochę w Pepco. Pepco są teraz takie wyprzedaże do minus 70 i tak dalej, ale tak poszłam zobaczyć, no oczywiście wiecie jak to jest. Jak się wejdzie do sklepu po to, żeby tylko coś zobaczyć, to często się kończy tak, że no, że wychodzi się z czymś. W Pepco kilka tylko rzeczy. Kupiłam takie nożyki do obieraczki takie, no, do warzyw, owoców, obierania ziemniaków. Szczerze mówiąc, nie miałam tego lata, po prostu jakoś tego nie stosuję, ale stwierdziłam, że to jest coś łatwiejszego i poza tym tutaj też dla Michasi bezpiecznie, jak obiera coś tam, czy no obiera przede wszystkim, obiera. Druga rzecz, papcie, zwykłe takie kapciochy. Do latania. Ja najczęściej chodzę w domu na bosaka. Po prostu tak lubię, tak jest wygodnie, tak się przyzwyczaiłam. A papcie używam tylko najczęściej po kąpieli. Wtedy jak wychodzę z pod prysznica, to jest mi przyjemnie założyć te papcie. Takie papcie kosztowały 15 zł. Bardzo przyjemny, właśnie miłe, taka frotka, także w sam raz właśnie po wyjściu z podprysznica. W Pepco kupiłam też taką do kuchni, taką
ciopaczkę, taki ubijak. Używam do mieszania na przykład najczęściej masy na ciasto naleśnikowe. Tak sobie wymieszam i... A ostatnio miałam z Rossmana taki, tylko bardzo szybko zeszły mu tutaj te gumowe takie osłonki. No i już potem stwierdziłam, a nie kupuję tego. No a teraz się skusiłam, akurat ten kosztował 7 zł. No i na koniec taki koszyk plastikowy, zwykły koszyczek za 5 zł. Z myślą o tym, żeby zrobić w szafce łazienkowej troszkę porządku. Bo tam, a to krem do rąk, do stóp, a to jakiś jeszcze tam zmywacz do paznokci stoi i tak dalej. I wszystko to gdzieś tam się wala po różnych, że tak powiem, poziomach tej szafki. Bez sensu wszystko wrzucę do, włożę, poukładam w koszyczku i będzie ok. Kolejna rzecz to dzisiaj byłam w Hebe. I kupiłam sobie taki zestaw do moich włosów, szampon i odżywkę, takie tonujące, szampon, odżywka, tonujące kolor, ja podkreślający ten kolor blond, no i też niwelujący troszeczkę takie żółcie, które się pojawiają po czasie od farbowania. Nie znam tej marki, szczerze mówiąc, pierwszy raz się z nią spotkałam. Najczęściej, rzadko kupuję w Hebe w ogóle, no ale tak weszłam właśnie szukając czegoś, że tak powiem, z fioletem. No i Charles Worthington, London, rzuciło mi się to w oczy. No, blond świeży, lśniący i tak dalej, redukuje uszkodzenia, przesuszone, zniszczone włosy, odzyskują miękkość, świeżość i tak dalej, sprężystość. No, formułka, którą spotykamy na każdym produkcie. Zachwalająca, że jest wszystko fajnie, ok. Szampon i tutaj mamy odżywkę. Wypróbuję, zobaczymy, czy rzeczywiście jest warte kupna. Nie jest to tania rzecz. W sumie taki zestaw mniej więcej wyszedł około 100 zł. Szampon i odżywka. Także mam nadzieję, że było warto. I teraz, i na koniec jeszcze takie drobnostki, to miałam takie sticky, joysticks. Joysticks z Mała. Czasami przyjdzie ochota na coś takiego. Wiecie, ja to lubię. W ogóle dwie żelki. Mamy też takie. A ta jest na przykład pierwsza lepsza z brzegu. Truskawkowa. Truskawka. Sour. Bo ta truskawka faktycznie nie jest taka słodziutka, tylko kwaśniutka. Już wiem. Czyli są. Dają popalić. To są te sticky z bardziej kwasie luchy, bym powiedziała. Ale fajnie, przyjemnie. Bardzo dobrze wyczuwalny smak truskawki, o dziwo. Także bardzo dobre. No i przepraszam. Już, żeby nie żuchlać. I jeszcze takie cukierki miętowe. Ja wam powiem, bardzo lubię gumy miętowe. Ja po prostu po każdym jedzeniu mam taką... takiego wioła, żeby po prostu wziąć pastelkę gumy do rzucia. No ale co za dużo, to niezdrowo. Kupiłam sobie teraz takie pastelki miętowe do ssania. Po prostu uwielbiam miętę, mogłabym to na okrągło, ale wiadomo, że nie można. Orbit i Winter Fresh, takie cukierki wrzucam, jedne boże w samochodzie, a drugie mam po prostu przy sobie w torebce. I jak i jak przyjdzie ochota, to wtedy sobie taką pastyleczkę zjadam. No to chyba wszystko na razie. Taki mini haul zakupowy. To do zobaczenia, pa! A, i słuchajcie, jeszcze chciałam wam pokazać coś. Tu na parapecie jest takie magiczne pudełeczko. Nie wiem, czy już widzieliście, może pokazywałam. Michasia zasiała. No właściwie to wiecie, eksperyment. Chyba z 2-3 tygodnie to już ma. Truskawka. Słuchajcie, i o dziwo to zaczyna. Zobaczcie, jak wypuściło ładnie.
oczywiście wiecie, to jest takie, że podejrzewam, że to nic z tego nie będzie. No ale jest radocha, nie? Że najpierw zasadziłyśmy ziarenka, podlewały troszeczkę. Tutaj się utworzyła taka mini szklarnia. No i w tej szklarni pojawiły się później zalążki jakiejś roślinki. No i teraz już mamy całe takie poletko, powiedzmy. Także będziemy obserwować, co z tym będzie. Właśnie to chciałam Wam jeszcze pokazać koniecznie. Czasami się udaje, zobaczcie. To Jasia sobie kupiła to w jakimś sklepie z zabawkami, ale eksperymenty, zrób to sam. Wiecie, teraz są modne takie rzeczy. Także... no i coś już? I znowu razem. I znowu razem, czy czas na zakończenie tego vloga? No właśnie, bo jak jest razem, to znaczy, że albo jest początek, albo jest początek, koniec. No właśnie. Także Marek, musisz troszeczkę naprawić tę zaistniałą sytuację. Ale ja nie wiem, czy w ogóle ktoś chce oglądać. No oczywiście, że a to nie wiem, to napiszcie w komentarzach, czy kogo mam więcej na filmikach, Marzenki czy mnie. Nie, no razem. Ale razem tak nie idzie wszystko. Ale właśnie Marek, bo ja robiłam wczoraj ten, roladę. Wiem, ja już ją nawet jadłem, ale wczoraj ją jadłem, a nie dzisiaj. A nie, ona jest teraz z lodówki, troszeczkę bardziej się starzała, także smacznego. Słuchajcie, pokazać z bliska może. A z bliska pokazać, proszę. Czekajcie, tylko Wam... Tak, rolada łososiowa, jak zawsze pyszna, ona jest bardzo łatwa do zrobienia. Zamiast łososia, bzyk. Ale to jest norma, ja nie wiem czemu, dobra. A ja wiem czemu, ale dobra. To zaraz to naprawić. Bo nie można jak on musi automatycznie łapać ostrość. Bo jak zrobisz na ręczną, to koniec. Dwie godziny łapie tę ostrość. No bo to jest taki aparat niestety. Trzeba zmienić aparat. Dobra, na razie nie zmieniamy. Słuchajcie, zamiast łososia w takiej roladzie możecie sobie włożyć po prostu coś innego. Nie, szynkę na przykład. A ja kupiłam bób. Nie jedliśmy jeszcze w tym sezonie, a podobno już powoli się zaczyna kończyć. Ale już się kończy bób. No. Także paczuszka bobu, więc będziemy dzisiaj szamać na obiad. Ha, ha, ha. Dobra. A czy lubicie w ogóle bób? Bo ja jako dziecko nie lubię. No bób, bo jako dziecko nie lubiłem bobu. No to jest taka odmiana, powiedzmy sobie, grochu, fasoli, nie wiem, czegoś tam takiego dużego. Ale taka sezonowa, prawda? Roślinka. Sezonowa roślinka. No tylko. Warzywo. No ale nic nie spokojnie. A właśnie jak to rośnie? Dobrze, jak ktoś jest zainteresowany, to wbija do Marka i Marek będzie tłumaczył. Może nagrasz filmik o tym. Ale ja nie jak to rośnie, to jest najgorsze. Może no, to się napisze. Ja jak jestem czegoś ciekawa, to od razu sprawdzam. Dobrze, to dziękujemy Wam za oglądanie. Dajcie łapki w górę. Oczywiście. Wpadnijcie na TikToka. O, na TikToku możesz Marzena zobaczyć, Marek. Kto ładniej rysuje z nas. No wpadnijcie na Instagrama, Marzena i Marek. Też. Wpadajcie na Facebooka, Marzena i Marek. Na media społecznościowe. No i widzimy się w następnym vlogu. To na razie, pa! Pozdrawiamy!